To są wiadomości Szczecin, co dziś w programie. Dłuższa ulica Szafera, ogródki taniej. Zgłoś pomysł do SBO. Tak wygląda opieka nad nowymi platanami w Alei Wojska Polskiego. Zobaczcie, jak działa system Pidler. Membraną owijamy korzeń drzewa, przez nasadkę woda jest wpompowywana do membrany, a później przez małe otwory sączy się do ziemi, zapewniając stałe nawodnienie. Dzięki temu 25 młodych drzew będzie ozdobą nowej alei. A ta zmienia się, co widzicie na własne oczy. Po zakończeniu prac, czyli w trzecim kwartale przyszłego roku, będzie bardziej przyjazna mieszkańcom i pieszym, a także bardziej zielona. Zobaczcie to na Wojska Polskiego Szczecin EU. Przenosimy się na prawie gotowy węzeł Granitowa, gdzie w weekend czekają nas duże zmiany w organizacji ruchu. Od piątku w stronę centrum Szczecina pojedziemy po nowo wybudowanym moście. W sobotę wielkie skrzyżowanie przestanie funkcjonować jako rondo, a w niedzielę zostanie na nim włączona sygnalizacja świetlna. Wciąż trwać jednak będą ostatnie prace porządkowe i wykończeniowe przy tej inwestycji. Ja przypomnę, że obejmuje ona budowę skrzyżowania, mostu, chodników i ścieżek rowerowych. Jedne inwestycje się kończą, inne zaczynają. Do 1 lipca trwa przetarg na wykonawcę przedłużenia ulicy Szafera. Plan zakłada, że droga i torowisko będą biegły od ronda na ulicy Romera aż do ulicy Sosabowskiego. Przebudowę przejdzie też skrzyżowanie ulic Żołnierskiej i Klonowica. Efektem ma być droga biegnąca równolegle do, wbrew pozorom i nazwie, dość wąskiej ulicy Szerokiej. To na pewno odciąży mieszkańców Bezrzecza i osiedla Zawadzkiego. Kiedy? Przyszły wykonawca będzie miał 2 lata na przeprowadzenie inwestycji. Teraz mniejsze inwestycje, ale takie, o których decydujecie wy. Już we wtorek, 31 maja, zaczynamy nabór projektów do szczecińskiego budżetu obywatelskiego. Jeśli macie pomysł, to wystarczy zebrać 10 głosów poparcia i wypełnić wniosek na SBO Szczecin EU. Jak zwykle projekty mogą być ogólnomiejskie albo zawężone do twojej okolicy. Do wydania jest ponad 17 milionów złotych, a o tym, które inicjatywy będą realizowane, zdecydujemy oczywiście w głosowaniu. A jeśli szukasz inspiracji dla tylko dobrych zmian, zajrzyj na stronę SBO i zobacz, co przez ostatnie lata udało się zmienić. To już pewne. Właściciele szczecińskich restauracji i kawiarni za ustawienie przed swoimi lokalami stolików zapłacą tylko 10% podstawowej stawki za zajęcie pasa drogowego. Ulga będzie obowiązywała w tym roku do końca października, a później każdego roku w miesiącach jesienno-zimowych. To przedłużenie wsparcia z czasów epidemii. Wtedy branża gastronomiczna mocno ucierpiała i mimo tego, że minęło już trochę czasu, to nie wszystkim udało się odrobić straty. Także wybierajmy lokalną gastronomię i smacznego! Na zdrowie! Kolorowe iluminacje znamy z Filharmonii czy Dźwigozaurów, ale chcemy więcej i niecierpliwie czekamy na kolejną edycję Iluminacji Szczecin, w ramach której znów nietypowe budynki zobaczymy w zupełnie innej odsłonie. Festiwal już 14 sierpnia, a na razie trwa konkurs dla artystów i inżynierów. Sami możecie zaproponować, co i jak powinno zostać podświetlone. Okolica, która nas interesuje, to szlak od Zamku Książąt Pomorskich do Urzędu Miasta. Swoje pomysły można zgłaszać do 28 czerwca. Na stronie zstw.szczecin.pl. Więcej informacji w naszych social mediach i na stronie internetowej.